Miejsce spotkania. Czy wychodzi z niego moc? Albo też, czy czasami nie chce mu się modlić? Jak to jest? Czy jest kato celebrytą? Czy uzdrawia... No właśnie, czy zawsze uzdrawia, co się dzieje, kiedy nie uzdrawia i czy w ogóle on uzdrawia? I dużo innych pytań. Marcin Zieliński, ewangelizator, charyzmatyk, lider wspólnoty Głos Pana, autor wielu książek, tak Wikipedia o tobie mówi. Jak mówi, to coś w tym musi być. Tył twojej książki mówi, że modlisz się o uzdrowienia. No właśnie, uzdrawiasz czy modlisz się o uzdrowienie? Wiem, że znasz odpowiedź na to pytanie, ale tak, modlę się o uzdrowienie. Nie uzdrawiasz? No nie, myślę, że nie za bardzo mam takie zdolności, ale na pewno jest tak, że w Kościele to już nie od dzisiaj, nie od przedwczoraj i od wczoraj taką mamy bogatą tradycję, gdzie widzimy, że przez wieki te znaki się działy i one nie wskazywały na osobę, przez którą się dzieją, ale na Pana Jezusa. No problem mamy taki, że my widzimy często to narzędzie, a nie tę osobę, na którą chcemy wskazywać. To narzędzie, Marcin Zieliński. Słuchaj, to z takiego wysokiego uzdrawia. Zejdźmy tak nisko. Nie chce ci się czasami modlić? Masz tak, że ojej, niedziela do kościoła? Znaczy ja akurat tak mam, że weekendowo to jestem w robocie, w cudzysłowie, więc jestem zwykle w posłudze i no jestem tam akurat gdzieś w różnych częściach Polski w kościele, więc jestem tam i tak jestem, więc chodzę w niedzielę do kościoła po posługach. Ale no czy mi się nie chce modlić? No pewnie, że mam normalne momenty w moim życiu, w takim dniu, szczególnie kiedy się wstaje następnego dnia rano i myślisz sobie, o nie ma dzisiaj posługi, nie ma dzisiaj spotkania modlitewnego, to co ja z życiem zrobię dzisiaj? Gdzie trzeba popłacić faktury, gdzie trzeba posprzątać w domu, coś sobie tam zjeść. No i to są takie momenty, nie? Gdzie rzuca ci się cały ten wir, którego nie masz, jak jesteś w posłudze. No i wieczorem sobie tak myślisz, no wypadałoby się dzisiaj trochę pomodlić, to znaczy spędzić czas z Panem Bogiem. Tak bez obowiązku, po prostu. No i tak jest, aczkolwiek no to już jest tak wpisane w moje serce, że to nie jest przymus, nie? To nie jest tak, że muszę się pomodlić, ale no faktycznie każdy z nas ma chyba to, że czasami są takie różne rozproszenia, które cię próbują zatrzymać i jeszcze jak musisz zrobić to, musisz zrobić tamto, terminy cię gonią, ludzie cię też potrzebują. To bywa tak, że się potrafisz wieczorem ocknąć i powiedzieć sobie, no... Pan Bóg był, ale nie w takiej formie, w jakiej to powinno wyglądać, czyli no, w takim czasie relacji sam na sam, no i różnie bywa. Także mam takie dni i takie, ale mam już swoje sposoby na to, żeby się z powrotem na dobre tory przywrócić. Jest taka książka twoja zresztą o tym, jak się modlić. Sam ją czytam czasami, jak mi się nie udaje. No. Ale to masz tak, że jak ktoś mówi ci, że ma gorszy czas w wierze, albo że taką ciemność przeżywa, albo że no właśnie nie łapie kontaktu z Panem Bogiem, to mówisz mu, no weź się po prostu módl, czy masz jakieś takie specjalne diagnozy? No pewnie to zależy, bo to znaczy, że jest normalny i zdrowy na głowie i na duchu. Czyli na początku gratulacje. Tak, no, gratulacje, że się dobrze zdiagnozowałeś, bo każdy z nas to ma. Ja też mam takie momenty, więc są różne sytuacje, nie? Są czasami sytuacje, że się nie modlimy albo nie chcemy się modlić, bo zgrzeszymy i mamy kaca moralnego i nam się łatwiej ucieka niż przychodzi do Pana Boga, co jest w ogóle jakąś też taką trochę patologicznym sposobem funkcjonowania, bo to tym bardziej powinniśmy do Pana Boga wracać, jak od Niego uciekliśmy, bo tam jest dobrze przecież. Wszyscy wiemy, że nam jest dobrze z Panem Bogiem, mamy pokój serca i tak dalej. A są sytuacje, gdzie wydaje się, że no tego niby grzechu nie ma, a ciężko się modlić. No i wtedy czasem warto sobie poczytać takich na przykład ojców Kościoła, ojców pustyni. Stąd ta książka o modlitwie. Ona nie jest jakąś taką moją mądrością, ale zbiorem też myśli i doświadczeń ludzi, którzy naprawdę o modlitwie wiedzieli wiele, bo całe życie poświęcili na modlitwę. No i ja gdzieś się w tym też starałem odnaleźć, więc to jest i świadectwo, i taka też zebrane historie tych ludzi, których mamy w Kościele jako wzory i przykłady. Także jak ktoś tak mówi, to uważam, że to jest dobry punkt wyjścia, żeby wrócić na takie właściwe miejsce. Ja sam na przykład robię tak, dzisiaj przyjechałem prosto z takiego dnia odcinki, bo miałem za dużo wszystkiego ostatnio. Więc zrobiłem sobie 24 godziny bez telefonu, z Pismem Świętym, z książkami jakimiś, które chciałem poczytać, takimi duchowymi. No i jestem pełen sił dzisiaj na posługę wieczorną. Także to tak dobrze, bo mój mąż się wybiera. Słuchaj, ale bo pewnie to, co wszystkich najbardziej interesuje... O. poza twoim życiem prywatnym, bo to wiesz, tak jak z księżmi, że co oni w ogóle robią, jak nie odprawiają mszy, nie? To co ci charyzmaty, co oni robią? Czy sąsiedzi pukają, wiedzą, Marcin, to mi coś wyskoczyło na ręce, mówię, czy to tak wygląda? To jeszcze myślę, że bardzo ludzi interesuje ten moment. Ten moment, prawda? Uzdrowienia. Tak jak zastanawiamy się, w którym momencie, nie wiem, sakramentu małżeństwa, Duch Święty, cyk, nie? Macie te moce. To ty, stojąc i modląc się nad kimś, czujesz, że on został uzdrowiony, czy dopiero od niego się dowiadujesz? Przepływa przez ciebie coś, zaraz tu się, wiesz, zacznie, o jakiejś energii mówimy. Nie, ale czujesz to? Bardzo są różne sytuacje. Z reguły nie. Z reguły po prostu głosimy Słowo Boże i modlimy się o uzdrowienie, więc zachęcamy ludzi, żeby modlili się z nami. Więc to też nie jest tak, że wielki Marcin staje i się modli, tylko myślę, że ci, co są na spotkaniach ze mną, też mają takie doświadczenie i poczucie jakiegoś takiego braku dystansu, trochę czasami takiej luźniejszej atmosfery, bo myślę, że u nas nie ma takiego, czy u mnie na spotkaniach staram się takiej atmosfery nie tworzyć. Bo po pierwsze sam taki nie jestem, a po drugie poznałem Pana Boga, który naprawdę w tej codzienności naszej potrafi się odnaleźć. I taki Pan Jezus The Chosen w moim przypadku, w moim życiu to jest taki mój Pan Jezus, gdzie faktycznie tu se pożartujemy, a tutaj zaraz się modlimy. W piłkę grać nie umie, prawda? To było cudowne. A właśnie może ominąłem teraz ten odcinek, ale tak, myślę, że to, co czasami ludzie mówią po takich spotkaniach, co jest bardzo ciekawe, że to było takie cudowne, bo przed chwilą był wielki guz, a teraz guza nie ma, a stało się to tak normalne, tak w taki normalny sposób, nie? Czyli nie było takiej atmosfery, że nagle, nie wiem, jakiejś takiej nadduchowej, czy jakiejś takiej nie wiadomo jakiej, nadprzyrodzonej, tylko naprawdę wierzymy w to, że jak Pan Bóg powiedział słowo, to ono obowiązuje, czy ja to czuję, czy nie czuję. Czy ja teraz mam gęsią skórkę, bo mi się wszystkie jakieś tam emocje włączą, czy ich nie mam. I zdecydowanej większości przypadków za wiele nie czuję, ale wierzę w to, co mówi Pan Bóg i dlatego po modlitwie sprawdzamy, co się zmieniło, co się stało na przykład. Ale są sytuacje, kiedy czuję, że Jego moc jest we mnie i czuję moment, kiedy ta moc wychodzi ze mnie, to mogę o tym powiedzieć. Brzmi to trochę faktycznie fantastycznie i wiem, że może w formie żartu trochę było zapytane, ale są takie wydarzenia, takie momenty podczas modlitwy, że czuję ten moment. To nie był żart. Przez telefon mi kiedyś powiedziałeś, że czujesz, jak... A widzisz. No, ale czasami się, że ludzie tak zadają pytania, nie? I wiesz. Pytam cię też dlatego, bo Jezus poczuł, jak z niego moc wyszła. I ten Jezus The Chosen już został wywołany. Jest taki odcinek, gdzie on uzdrawia cały dzień. I ten odcinek dopiero dał mi do myślenia, co to znaczy, że Jezus uzdrawiał na przykład od rana do wieczora. No. On jest tam taki zmęczony, prawda? Czy to jest taka posługa? Tak, na pewno bywam bardzo zmęczony po posługach. No, zresztą trwają długo, więc to się tak wydaje. Nie? My też jeszcze się spotykamy godzinę czy dwie przed, żeby się modlić. Tak jak dzisiaj na przykład mamy posługę od godziny 18. No, o 17 już jesteśmy umówieni, że zaczynamy modlitwę. Wchodzimy w godzinną modlitwę potem na Eucharystii. Po Eucharystii mamy jeszcze około 4-5 godzin modlitwy, głoszenia słowa. No są, mówię... Czyli ty plan na dziś modlić się to jest, nie masz tak w kalendarzu dużymi... Znaczy to już jest na tyle gdzieś tam włożone w ten mój kalendarz, na takiej zasadzie, że wiem, że jak jest wieczorem posługa, to ja już od północy, od 12, od południa jestem mentalnie w tym, co dzisiaj wieczorem się dzieje. Bo bywa tak, że czasami jadę autem i dostaję słowa, które wiem, że mam wieczorem powiedzieć, albo wiem, że będzie osoba, której nie wiem, a przychodzi mi, na modlitwie mi nic nie przyszło, jak jadę autem, dostaję słowo, kto będzie z jakim problemem i wyławiamy potem tego człowieka z tych ludzi, z tego tłumu. Więc Pan Bóg może mówić, jak jedziesz autem, może mówić, jak jesteś pod prysznicem. Staram się wyobrazić, wiesz, ten twój umysł, który to dostaje, to jest jakiś... Masz coś takiego jak od siewnia w ogóle? Idąc tak Harrym Potterem, trochę przepraszam. Mam bliznę jak coś, więc korzystałem z tego na matematyce. Jak pani od matematyki podchodziła, to udawałem, że mnie piecze. To nie jest uczciwe. Że matematyka? Nie, że udawałeś, ale... No bo tak sobie wyobrażam, każdy pewnie, albo duża część z nas jakiś głos w życiu usłyszała. W moim przypadku to jest tak, że ja jednak oczekuję glinianych tabliczek albo kamiennych, żeby coś było napisane, bo nie wiem, czy to ten głos. Natomiast ty ich słyszysz dość dużo, słyszysz głosy, albo jeden głos, tylko... Ja wiem, że można to źle zdiagnozować, tak? Nie, czy to nie jest ciężkie, czy to jest tak, że ty umiesz to rozeznawać, że czasami wychodzisz na środek kościoła i zastanawiasz się, czy na pewno to, co powiem, to było naprawdę mi powiedziane? No i dla mnie to jest fascynujące. Nie, no dla mnie też, dlatego dopytuję. Bo ostatnio zaryzykowałem na przykład na spotkaniu w Grudzisku Mazowieckim, bo przed posługą dostałem taki obraz kolana, które jest, wiedziałem, że to jest jakaś poważna kontuzja kolana i że tyczy się kogoś, kto kiedyś jechał na wózku, czy jeździł na wózku. Jakoś mi się to nie kleiło, bo tak kolano z wózkiem to nie jest zbyt poważny problem. W każdym razie na spotkaniu powiedziałem, skończyłem nauczanie i powiedziałem, a teraz będziemy modlić się za osoby, które mają bardzo poważne problemy z kolanami. I wziąłem ich na krzesła, po prostu rozstawiłem im krzesła, powiedziałem, bierzemy, idziemy się modlić za nich. Poprosiłem młodych, którzy tam siedzieli, żeby położyli ręce. No i pani, która chyba była jedna z najciężej kontuzjowanych, bo miała dwie kule i nie mogła stać, podczas modlitwy zaczęło ją tam telepać i pierwszy raz kucnęła od nie wiadomo kiedy i przyszła do nas potem już bez kuli. Ona płakała, wszyscy bili brawo. A potem jak się okazało kilka lat temu, bo ona nie pamiętała, mówi, nigdy nie jeździłam na wózku, a potem jej chyba siostra, czy ktoś, czy córka, nie pamiętam kto to powiedział nam, że parę lat temu jak byli w muzeum, to ktoś jej zaproponował wózek, bo spowalniała grupę. I ona zapomniała o tym wydarzeniu. I to było dla mnie niesamowite, że to, co ja usłyszałem na modlitwie, ta kobieta nie pamiętała. Pan Bóg pamiętał i powiedział mi o historii jej życia, nie? Którą ja sprawdziłem i później się okazało, że jest faktycznie rzeczywista. Więc no, to są fascynujące rzeczy, bo ja wiedziałem, że stoję naprzeciwko 2000 ludzi i ryzykuję, biorąc na pewnik, czy jako pewnik coś, co przyszło mi na modlitwie i co może być totalnie abstrakcyjne dla wielu. No ale to jest też taka fascynująca część tej posługi, że widzisz, jak życie duchowe jest realne, że jak to, co w duchowym twoim relacji z Panem Bogiem, której nikt nie potrafi ci udowodnić, bo to się dzieje w przestrzeni wiary, ty bierzesz to do realnego świata i to działa, w cudzysłowie. I mamy na to też, na wiele takich historii, dokumentacje medyczne, gdzie lekarz potwierdza, że to, co ja usłyszałem na modlitwie, było widocznie nadprzyrodzone, no bo jak to inaczej opisać? A ludzie się od tego nawracają? To jest tak, że pokazujesz komuś, wiesz, jak się ogląda wideo, na Instagramie nawet krótkie, jak ty podchodzisz do kogoś, ktoś mówi, nie mogę, ktoś ściema, prawda? Jakby nie wierzę w to. No i później jest ta dokumentacja medyczna. No to służy też w procesach kanonizacyjnych chociażby. Mamy pewność. Czy to ludziom wystarczy, którzy mówią, słuchaj, czarno na białym mi pokażesz, uwierzę w Boga. Różnie jest. Zresztą nie ma takiego dokumentu w Kościele, który by jakby dotykał kwestii takiej posługi charyzmatycznej, no bo mówimy o kanonizacyjnym procesie. No tak, ale to nawet nie chodzi mi o formalności, tak. Tylko o to, że na przykład masz jakichś znajomych, albo twoi znajomi mają znajomych. No i ci znajomi znajomych mówią, no to jak ten wasz kolega, co tam tak chodzi i ludzie wstają i zdrowi są, pokaże mi, że to się, że naprawdę ta kobieta nie mogła chodzić i po tej modlitwie zaczęła chodzić, to ja uwierzę. No wielu, akurat miałem przy sobie dokumentację, czytało i mówiło, że to widocznie jakiś układ albo ściema, albo przypadek, bo takie się zdarzają. Ale na pewno są też tacy, którym to jakby pomogło uwierzyć. Więc myślę, że są i tacy ludzie, ale myślę, że nie jest to na pewno stuprocentowa taka racja i prawda, że jak ktoś zobaczy dokumentację, to uwierzy, bo są naprawdę, w tej posłudze jest wiele przypadków. Czasami dzwonisz do kogoś po miesiącu i pytasz, jak się czuje. On mówi, dalej słyszę bez aparatu słuchowego. A była pani u lekarza? Nie, bo tam kolejki, będę czekać. Ktoś mówi, a mam rentę, to po co? Naprawdę, to są takie dzisiaj teksty, które się słyszy. No ale to, co jesteśmy w stanie gdzieś tam zbierać, to zbieramy. Ale na pewno jeszcze jest sporo przed nami, bo teraz nawet po naszym wydarzeniu we Wrocławiu, chwała mu, dostajemy bardzo wiele świadectw. Teraz sprzed kilku dni uzdrowienie z astmy po 6 latach mężczyzny, który tam był. No i też mówię, a byłeś u lekarza? Nie, tam nie byłem. To weź pójdź, bo nam się przyda. Nie? No, a, dobra. Więc to naprawdę ludzie nie łapią takich podstawowych rzeczy, które wydawałoby się, że są wiesz, celebrują oczywiste. Po prostu. Może tak, są celebrytami no dobra, życia. Ale zdarzać się... Mieć ochotę przeprosić ludzi, że się nie udało? No bo jestem pewna, że na tę mszę przyjeżdżają ludzie z różnych części Polski, że czasami, że no to w swojej książce opisujesz, zdarza ci się jechać do innego kraju, ludzie dzwonią, proszą, no i wszystko stawiają na to, że przyjedzie ten Zieliński i się pomodli. Mhm. I nic się nie wydarzy. No można postawić, że przyjadę, że się pomodlę, ale nigdy ja też nie obiecuję gruszek na wierzbie. Ja wiem, ale nadzieje są. Nadzieje są i myślę, my byśmy bardziej krzywdzili. Mi jest bliska taka franciszkowa wersja Kościoła. Papież Franciszek kiedyś powiedział, że bardziej woli Kościół, który ryzykuje, a popełnia błędy, niż Kościół, który nie ryzykuje, a siedzi w bezpiecznym miejscu. No pusty niedługo prawdopodobnie taki. Taki będzie pusty. Więc moim zdaniem i tak ja to czytam, na to patrzę, że moim obowiązkiem jest modlić się z ludźmi, moim obowiązkiem jest to, żeby rozpalać w nich wiarę, nadzieję i przybliżać ich do relacji z Panem Bogiem. Raczej nie stawiam nigdy sytuacji jakoś w takiej formie, że komuś mówię, przyjechałem, będziesz uzdrowiony i zaraz wyjadę i jakoś sobie musisz teraz to wszystko tak właściwie poukładać i się nawrócić, tak? Że jakby nie ma takich schematów, nie? A jak się nie wydarzy, to teraz masz się zachować tak. No życie nie jest schematyczne. I ja staram się zawsze przyjeżdżać i mówić, słuchaj, wierzę w Jezusa, On zmienił moje życie, zmienił życia wielu ludzi. Mogę się z Tobą pomodlić, bo widziałem naprawdę, jak Pan Bóg uzdrawiał. Widziałem guzy, które znikały na moich oczach. Widziałem krótsze kończyny, które były wyrównywane. Mamy na niektóre z nich dokumentację. No, te rzeczy się dzieją. I jeśli pozwolisz, pomodlę się z Tobą. I to jest to, w czym jakby ja uczestniczę i staram się tym ludziom towarzyszyć, nie? Towarzyszyć na drodze wiary, towarzyszyć im w ich wzroście. Odsyłamy ludzi do wspólnot, bo zapytałaś, czy się ludzie nawracają. No taką odpowiedzią na to, myślę, są wspólnoty, które wzrastają. Myśmy zaczynali jako 15-latek, tam nie było 10 osób, dzisiaj mamy prawie 200. Teraz otwieramy gdzieś tam nowy oddział w Warszawie, gdzie będzie też... Skierniewice otwierają oddział w Warszawie. Trochę tak. Znaczy jest wspólnota już, która funkcjonuje jakiś czas, ale no musieliśmy ją mocno wesprzeć, żeby teraz dźwignęła te pewnie setki osób, które przyjdą, które się już tu formowały z nami przez parę miesięcy, czy już parę lat. Także ja mam takie podejście do tematu, więc uważam, że większą krzywdę robimy ludziom, kiedy się z nimi nie modlimy i kiedy nie dajemy im wiary, nie przekazujemy jej, niż wtedy, kiedy po prostu sobie usiądziemy i pomyślimy, że o, to może się nie odzywajmy, bo ktoś się czymś rozczaruje, nie? No dobra, a zdarza ci się jeszcze wzruszać? Wiesz, bo te twoje filmiki są wzruszające, zwłaszcza dla kogoś, kto je tam tylko raz na jakiś czas zobaczy, coś takiego. Ty już jesteś zahartowany, masz już mnóstwo obecności przy uzdrowieniach i przy uzdrowieniach, które się nie dokonały. Czy to już jest tak, no taka norma, taki Pan Bóg jest, to już przywykłem. Myślę, że nie jest to normą i że zawsze każdy człowiek jest taką indywidualnym przypadkiem dla Pana Boga, nie? Że każdy człowiek, każda historia jest ważna. Tego się nauczyłem i tego też, no bo to jest pokusa, jak masz tłumy ciągle w kościele, że zaczniesz patrzeć na ludzi z takiej perspektywy tłumu i takiego placka jednego wielkiego, który jest, zamiast patrzeć pojedynczo, jak patrzy Pan Bóg. Mi też pomogła w tym pandemia, nie ukrywam, że się skończyły takie tłumne spotkania. W pandemii? Jeździłem jeszcze więcej niż przed pandemią. Co, z 5 osobami się spotykałeś? No czasami z 50, bo był większy teren. Jakoś się no, takie różne zaproszenia. Marcin Zieliński na pasie startowym samolotu i tak ludzie ustawili. Różnie było. No organizatorzy tam różne wymyśleli opcje. I to dla mnie było ciekawe, bo miałem takie doświadczenie, że Pan Bóg jeszcze więcej do mnie mówi na temat indywidualnych ludzi. I miałem takich spotkań bardzo wiele w pandemii, gdzie przed spotkaniem modliłem się o szczegóły i detale dotyczące ludzi, do których pojadę. Czyli na przykład będzie ubrana w to, będzie w tym rzędzie, będzie miała taką pracę. Masz przeloty z Duchem Świętym. Ale ja też ryzykuję, nie? Bo też się mogę pomylić i też się zdarza, że się mylę. Ale zacząłem doświadczać takich rzeczy i miałem 6 takich spotkań z rzędu, gdzie faktycznie byłem sam w ciężkim szoku, bo to wszystko się zgadzało, a miałem to spisane wcześniej na notasiku, więc pokazywałem ludziom i oni nie mogli w to uwierzyć. I co jest najciekawsze, że to wszystko zaczęło się dziać jeszcze szybciej w mojej wspólnocie z ludźmi, z którymi jeździłem. I oni mają jeszcze bardziej szczegółowe dzisiaj często słowa, które dostają od Pana Boga niż ja. No i to mnie mega cieszy, bo to pokazuje, że to Pan Bóg po prostu się posługuje każdym, kto ma serce otwarte. No a jak to później, jak to święty Paweł mówi, proroctwo buduje, pociesza, pokrzepia, więc jak mieliśmy społecznie trudny czas, wszyscy zdołowani, bo COVID, no to Pan Bóg przychodził z takim ekstra pocieszeniem do ludzi i pokazywał, że ich widzi, nie? Że widzi ich problemy i to było bardzo budujące. No dobrze, ale to spoza wspólnoty, bo Twoja wspólnota jest też obecna w sieci. Do właśnie takich dokładnych wskazań należy historia jednej dziewczyny, do ulubionych mojego męża, że wejdziesz tam na dyskotekę, tam będzie ubrana dziewczyna na czerwono i ona ci powie i... To bliźniaczki, czy nie? Chyba bliźniaczki. I tam jeszcze w dodatku nie dochodzi do takiego happy endu, jak my to po ludzku byśmy oczekiwali. Natomiast no, są ludzie też spoza wspólnoty na pewno w Twoim życiu. Rodzice, rodzina, dalsza, bliższa przychodzą i mówią, weź Marcin, dowiedz się, czy ja tę działkę powinienem kupić, a weź zapytaj, czy ten samochód to, czy on nie ma bitych blach, weź zapytaj tam na górze. Zdarzają się takie rzeczy? To znaczy ja strasznie nie lubię, jak się ktoś ode mnie próbuje uzależnić, bo to też nie jest tak, że ja wszystko pytam i ja dostaję odpowiedź, bo zdecydowanie łatwiej jest dostać dla kogoś niż dla siebie. Wiesz, bo mam takie wrażenie. Pana Boga, to jest dla mnie na przykład wyzwanie, żeby nauczyć dzieci, że Pan Bóg nie jest maszynką do spełniania życzeń, prawda? To nawet już na początku, nie wiem, 3 lata i modlitwa wieczorna, już się staramy tego nie robić. No i teraz jesteś ty i mam wrażenie, że też można cię potraktować jak maszynkę do spełniania życzeń, prawda? No, czasami ludzie próbują, ale ja mam straszną alergię na coś takiego. Bo ja często pytam, no dobra, a w tygodniu byłeś na modlitwie? Poszedłeś na adorację? Jakby jesteś we wspólnocie? No, nie. No to przyjdź tam najpierw, nie? Albo ktoś mówi, a co mi Pan Bóg chce powiedzieć? Ja mówię, a czytałeś Biblię? A czytasz ją w ogóle codziennie? Nie. To najpierw się dowiedz, co już powiedział, jak chcesz wiedzieć, co jeszcze ma do powiedzenia, nie? Więc jakby ludzi trzeba sprowadzać do takiego, sam się muszę sprowadzać do takiego też poziomu. Ja akurat spotkałem bardzo wiele wcześniej ludzi z takim niezwykłym obdarowaniem na całym świecie i proroczym, które po prostu naprawdę mi szczęka opadała, kiedy ja słyszałem rzeczy, które ludzie wypowiadali na temat osób w trakcie modlitwy, nie mieli prawa nic wiedzieć. Ja sam mam takie proroctwo nagrane względem mnie, gdzie się za mnie modlono. Normalna świecka wspólnota z Anglii. I łącznie z tym, jaką będę miał koszulkę, w jakim pokoju jestem, co mam w pokoju, o co się modlę, jakie mam obdarowanie i co się dzieje w moim życiu normalnie. Wszystko było po prostu wypisane i oni mi pokazywali. I ja wiem, że to nie była podstawka i ustawka, bo w innym przypadku ktoś by mógł tak zarzucić. I to wszystko gdzieś tam mnie też uczyło takiego, okej, mam tu cukierka, którego dostałem, ale ważniejsze od cukierka jest to, czy ja mam czas w codzienności. Na spotkanie z Panem Bogiem, jaki jestem dla innych ludzi, czy no właśnie ta miłość do Boga i do człowieka. Jakby na tym się to wszystko opiera i do tego prowadzi. Więc jak ja bym miał masę takich cudowności, a ze mną by się żyć nie dało, no to co ja jestem za świadectwo? Żadne, albo antyświadectwo. Także ludzi staram się tego też uczyć. Stąd wysyłamy ludzi do wspólnot, dlatego zapraszamy ludzi do tego, żeby sami też budowali swoją relację z Panem Bogiem. A ja jestem dzisiaj, a jutro mnie nie ma, tak? No, jestem dany też na ten czas gdzieś tam w różnych miejscach, a jutro wracam do domu, no i też mam swoje rzeczy, którymi muszę się zająć, a ludzie powinni dojrzewać sami do takiej relacji z Panem Bogiem, nie? A myślisz o tym, jak jestem potrzebny. 10-15 lat co będziesz robił w życiu? Masz ty jakiś zawód? Ktoś by zapytał, wiesz, bo to tak pięknie robi, ale jakąś porządną robotą by się zajął. Tak jakby poprzednie pokolenia zapytały, myślisz o tym czasem? Czy ty jesteś na takim poziomie wiary, że po prostu gdzie wskażą, gdzie pokażą? To znaczy nie mam z tym problemu, bo ja byłem gotowy iść od razu po studiach do pracy. I nawet bardziej mi się to podobało, niż rzucenie wszystkiego i ewangelizacja. Po całej Polsce. Tak, no mi kiedyś, moja mama jest nauczycielką i mojej mamie kiedyś taka koleżanka z pracy powiedziała, a Marcin, to czym to się będzie zajmował w przyszłości? Przecież z tego się żyć nie da. No właśnie o tym mówię, prawda? No. Weź ty sobie coś porządnego znaleźć, normalnego, od 7 do 15. Dokładnie. A no właśnie, ktoś ma 7:15, ja mam często 8:24. Więc ja gdybym miał jeszcze pracować tak normalnie, no to ja bym chyba spać jakby nie miał kiedy, bo... Modlić się nie wiem przede wszystkim kiedy. Chyba, żebyś był kościelnym. No to może, to może. No aczkolwiek nie wiem, jak to będzie wyglądało za 10 lat. Mam nadzieję, że już będę bardziej rodzinnie ogarnięty i gdzieś tam pewne rzeczy sobie uporządkuję w życiu bardziej. Dobra, wywołałeś temat, to zostajemy. To za chwilkę. Ale tylko powiem, nie, że powiedzmy, wiem, że teraz na przykład zwalniam trochę, bo wiem, że przeszedłem już w swojej posłudze takie wątki i takie momenty, gdzie byłem... Miałem 100 konferencji rocznie na kilku kontynentach. Więc wyobraź sobie, jak ja co drugi dzień musiałem statystycznie, czyli bywało tak, że 4 dni z rzędu posługa od rana do wieczora, dzień wolny jazda, dzień wolny samolot, wyobrażam sobie, że nie wiedziałeś, jaka jest data i godzina, tak? Nie wiedziałem, w którym kraju jestem czasami, nie? Czy to jest Wilno jeszcze, czy ja już po Skierniewicach chodzę. I faktycznie miałem już momenty, że moje ciało mi, a miałem 20 parę lat, a już mi ciało odmawiało posłuszeństwa. A nie mówiąc o tym, że obsujesz cierpieniem ludzi, jesteś przy śmierci często bliskich ludzi, gdzie oni płaczą, a ty płaczesz z nimi, a za chwilę musisz stać wieczorem na modlitwie uzdrowienie i wierzyć w cuda, mimo że przed chwilą się nie zadział. Pamiętam sytuację, gdzie ktoś zadzwonił do mnie w środku nocy, zapłakany jakiś ojciec z dziećmi, bo im matka i żona umierała właśnie na rękach. No, a ty w ogóle nie wiesz, jak się nazywasz w środku nocy, a odebrałeś telefon. I się zastanawiałeś, czy dobrze zrobiłeś w ogóle. Albo wracasz do domu, bo chcesz zjeść obiad, a akurat ktoś dzwoni, że ktoś umiera i czy nie mogę przyjechać. Co mam powiedzieć, że akurat rosół kończę? Jakby ludzie nie mają takiej też świadomości, że to są takie wybory czasami, nie? Więc to jest taka robota właśnie, w cudzysłowie. A gdzieś jeszcze, tak kończąc może ten wątek, ja się musiałem nauczyć z jednej strony być bardzo... musisz być empatyczny w takich sytuacjach i w takich historiach być z ludźmi i rozumieć chociaż trochę ich sytuację i tak się z nimi modlić, a z drugiej strony, gdybyś ty miał brać to wszystko na siebie, no to już dawno byś po prostu zginął i emocjonalnie się wypalił. A ja czasami brutalnie to zabrzmi, ale przed chwilą ktoś zmarł, a ja muszę za chwilę iść i się cieszyć z tym, że się spotkałem z rodziną, bo oni mi będą wyrzucali, że nie mam radości z tego, że się z nimi w końcu spotkałem. Więc musiałem się przerobić przez te lata, nie? W tym wszystkim i się tego nauczyć. Zaczynam doceniać swój geniusz, wiesz, bo ja muszę Państwu się przyznać, dla mnie Marcin Zieliński to jest rider z Psiego Patrolu. Mogą Państwo to wygooglać. To jest takie podobieństwo dla mnie. I teraz rider też nie ma swojego życia. On ciągle jest na posłudze, rozumiesz? On cały czas jest na akcji. Ale staram się właśnie już teraz zmieniać to wszystko. I na przykład sobie już spróbowałem tak zmontować, że 2 weekendy mieć wolne w miesiącu. I od roku mi wychodzi. Luksus. Ale pierwsza sobota, znaczy przy tym, że bo ja zawsze pracuję, też w weekend pracuję, no bo to jest praca jednak, posługa w weekendy, ale no muszę szukać dnia wolnego w tygodniu, żeby mieć ten jeden dzień wolny, nie? I staram się to robić i naprawdę pamiętam moją pierwszą wolną niedzielę i chodziłem, jak to spacerowałem. Katoliku drogi. Sobotę, przepraszam, to była sobota. Nie przesadzajmy. Ale nie, ale to była sobota, faktycznie, powiedziałem niedziela, ale to była chyba wolna sobota pierwsza, że z rodziną się umówiłem, i poszliśmy na spacer. I ja tak chodziłem po tym zalewie i tak, ale że ja tak mogę, że ja się nigdzie nie spieszę, to brzmiało, jakbym naprawdę miał coś z głową, już jakby mi się coś tak za bardzo zakręciło. Chyba daje nam obraz, jak trudny kawałek chleba to jest i w sensie... Zresztą na to dowodów, że bycie blisko Pana Boga i posługiwanie innym, albo że się jest tym, który ma objawienia, to nie trzeba dowodów na to. Znaczy wszystkie historie pokazują, że to wcale nie jest łatwe. No, czy ja bym się jakoś tak bardzo mistykiem wielkim nie nazwał. No wiadomo, że staram się mieć relacje z Panem Bogiem i Pan Bóg gdzieś tam do mnie mówi, bo... Nie, no podaję Ci dokładne dane co do koszulki i tego, jak ktoś będzie wyglądał. No zdarza się czasami. Jak Wy się tam kontaktujecie w ogóle? A czasami pytam o proste rzeczy i nie słyszę. No to jest też tak, nie? Więc muszę wtedy wierzyć i ufać. Zanim Cię zapytam, czy zamierzasz mieć żonę, bo muszę o to zapytać. Zresztą mówiliśmy, że będzie to pytanie. Znaczy nie dokładnie takie, ale zapytam. Powiedziałem, pytaj o wszystko. To powiedz mi, czy masz w sobie taką obawę? Tylko błagam, nie odpowiadaj mi, że się niczego nie boisz, albo że tam wszystko, co Pan Bóg, prawda? Że przestaniesz słyszeć? Bo nie wiem, czy to dobrze zabrzmi, ale trochę jesteś rozpieszczony, w sensie takim dobrym słowa znaczeniu, że dostajesz informację, że jakby... Człowiek potrzebuje czasami potwierdzenia, że Pan Bóg o nim wie. I Ty takie potwierdzenie masz. Znaczy ja myślę, że to tak Słowo Boże mówi i komu więcej dano, od tego więcej wymagać się będzie. I to, że słyszę więcej, to zwykle słyszę więcej dla kogoś, nie dla siebie samego. I to jest często tak, że to, co dostaję, to wiem, że po to, żebym się dzielił. Więc to nie jest trochę tak, że... Ja sobie siedzę i zawsze słyszę, tak jak powiedziałem wcześniej, nie? Każde pytanie Panu Bogu zadam, to On mi na każde pytanie odpowie i że to tak jest. Ja też mam różne momenty. Ja też mam momenty, gdzie jeszcze mi się zgrzeszy, gdzie mi się coś tu zrobi, potem mi ciężko wrócić, a jutro mam głosić, a zaraz masz wyrzuty sumienia, bo to już nie powinieneś, bo przecież już jesteś posługujący tyle, wychodzisz na... Jakie niełatwe to Twoje życie jest, wiesz? No, dzielę się trochę, jak jest naprawdę, nie? I to też jest tak, nie? Że ja naprawdę uważam, że jestem strasznie normalnym nieprostym chłopakiem ze swoimi problemami i mam swojego spowiednika, którego często męczę i się spowiadam z naprawdę wielu różnych rzeczy. I nie mam takiego obrazka na swój temat, że to jest jedno wielkie nadprzyrodzone pasmo, bo też się zmagam z różnymi rzeczami i też mam swoje wyzwania, zadania. Czy ja się boję tego, że przestanę słyszeć? Czasem słyszę, czasem nie słyszę, więc to też nie jest tak, że nagle, nie wiem, nagle coś mi się odetnie, bo podejrzewam, że przechodziłem lata posłuchy, miałem za sobą już takie 4 czy 5 lat, gdzie chodziłem na przykład i modliłem się za chorych i się nic nie działo. Więc ja wiem, co to znaczy nie słyszeć i walić głową w mur i się modlić i nie widzieć odpowiedzi. Chwała Bogu, że po takim czasie posłuchy przychodzi też czas, gdzie widzisz, nie? I gdzieś tam święty Ignacy o tym mówi, że po takiej burzy, która przychodzi bez twojej winy, przychodzi wielki przełom. I to są takie, myślę, warto mieć taką perspektywę w życiu duchowym, że jak dzisiaj przechodzisz przez taką burzę albo coś się dzieje złego bez twojego tutaj udziału, że to nie to, że zgrzeszyłeś i się zawaliło, bo to zwykle jest wina grzechu, no to wiedz, że Pan Bóg coś przygotował, już będziesz oglądał rzeczy, których nie widziałeś do tej pory. Więc nie wiem, ja myślę, że nie boję się takich rzeczy. Jak Pan Bóg mi da jakąś próbę, to wierzę w to, że da mi łaskę, żebym przez nią przeszedł. A naprawdę już jakby mam taki dystans do siebie, że nawet jakby mi zabronili posługiwać, naprawdę, to ja już dawno mówiłem. Zabronili, to kto by? No nie wiem, biskup by mi musiał zabronić. A parę razy stawałem w swoim życiu przed takim widmem, że mogą mi zaraz zabronić posługiwać. To naprawdę uważam, że się już tak przerobiłem z Panem Bogiem, że naprawdę pierwsza moja reakcja by była: dzięki Bogu, w końcu odpocznę. Czyli nie schodzisz do podziemi? No póki co chyba nie. Jakby przynajmniej nie widać w tym momencie. Ale tak trochę się, powiedziałabym, ucywilizowało to wszystko. W sensie rozmowy na twój temat, wiesz, bo... To ty wiesz lepiej. Ja w ogóle, powiem ci, mnie ominęło to. Ja dowiedziałam się z filmu ojca Adama Szustaka, że jest jakaś burza, rozumiesz? To było dla mnie tak absurdalne i tak dziwaczne, że w ogóle sobie to ominęłam. Znaczy obejrzałam tam, co ojciec Adam mówił, ale jakby nie miałam ochoty wchodzić w to bagienko, bo mój mąż to nazywa bańka w bańce. No, tam jest taka katolicka bańka, ale jest jeszcze bańka, jeszcze mała bańka. Po co w to wchodzić? A teraz mam wrażenie, że już nie wywołujesz takich emocji. Znaczy, że nie mówię o ludziach, którzy gdzieś tam są skupieni wokół tego, że jesteś, właśnie no nawet nie wiem, bo z jednej strony pogańskie nakładanie rąk, a z drugiej protestant, czyli wierzysz w Jezusa Chrystusa nawet gdyby. Tak. Zresztą o tym mówisz w jednym z filmów, że nazywanie cię protestantem jako obraza jest... No poniżej krytyki, no bo no jak można obrażać kogoś czyjąś wiarą. Ty katoliku, prawda? Na przykład, tak. Ty katoliku, a ty protestancie. No ale mam wrażenie, że na poziomie hierarchii Kościoła to się unormowało. W takim sposób, że księża już tak emocjonalnie też nie podchodzą, że... Znaczy ja to też rozumiem, no pojawia się nagle jakiś świecki, wiesz, przyzwyczailiśmy się chyba trochę bardziej do charyzmatyków też. Jest was dużo już. No może, nie wiem, na pewno było to te 10 lat temu dziwniejsze bardziej, no, że pojawi ci się jakiś świecki chłopak i nagle ci zapełnia hale sportowe. Przychodzi ci jakiś ksiądz po habilitacji i przychodzi 20 osób. Byłem na takich spotkaniach, gdzie były do wyboru, nie wiem, przyjechałem sobie ja, bo mnie ktoś poprosił o jakieś świadectwa, a tu jakiś mądry ksiądz głosił. I ja się źle z tym czułem, że wszyscy poszli na mój wykład, a tam zostało 10 osób. I ja podejrzewam, że będąc naprawdę niemałej pokory trzeba, żeby będąc takim księdzem sobie o mnie źle nie pomyśleć. W sensie żadna moja wina w tym, ale kontekst nie jest wygodny. I wydaje mi się, że zresztą miałem parę takich rozmów z księżmi, którzy mnie obsmarowywali w radiu albo gdzieś tam, a potem mnie przepraszali, bo mówili, no to było takie trochę zazdrość, trochę coś. No więc jakby staram się to zrozumieć też i postawić się trochę w ich butach, się gdzieś tam, no właśnie, włożyć swoje życie w ich buty. No dobra, a czułeś chociaż przez chwilę, że twój Kościół ci tak trochę w twarz dał? No tak. Czułem, no moja diecezja też mi nie pomagała, powiedzmy sobie szczerze. Bo jak ja zaczęłam sobie w tym tak już się dokopywać, to jest trochę przytłaczające. Znaczy nawet Jeśli są zarzuty do kogoś albo podejrzenia, to można to zrobić w sposób konstruktywny, sprawdzając, czy pochodzisz od złego, bo już naprawdę nie demonizujmy protestantów na Boga, prawda? Mogę mnie wrzucić do rzeki, zobaczyć, czy wypłynę. Czy po prostu, wiesz, no kamienujesz tego człowieka w internecie i a u ciebie było jakieś takie wirtualne kamienowanie. Znaczy, to akurat się wzięło od ludzi, którzy gdzieś tam mieli trochę inne patrzenie na rzeczywistość wewnątrz Kościoła. Raczej świeccy to byli, którzy potem szukali różnych innych, żeby ktoś przyklepał ich tezę. No ale do końca naprawdę nie wiedziałem, o co chodzi. W sensie było kilka teorii typu właśnie z protestantem, nienawidzi Matki Bożej albo coś tam. No miałam ci napisać, żebyś wziął różaniec, wyjął z kieszeni i tam, albo żeby ci wypadł, bo mielibyśmy takie... No to mam akurat, ale to jest do modlitwy jezusowej części, ale na różańcu też się tu modlę. Ale no właśnie, to nie o to chodziło, nie? Bo ja bym mógł łatwo stanąć i pokazać, nie wiem, no ale po co? W sensie, ja nie rozumiem tego poziomu... Nie warto udowadniać, że się nie jest słoniem. Tak, jakby to nie jest ten poziom w ogóle, więc ja się tam też nie odzywałem za bardzo. To była moja reakcja, czyli brak reakcji i tak sobie żyłem. Ale faktycznie, no było to takie trudne czasami, jak... I całe środowisko za mną stanęło nowej ewangelizacji, bo też było sympozjum na temat nowej ewangelizacji, też na UKSW, na które się chyba pierwszy raz w historii cała aula zebrała i ludzie jeszcze stali, bo chcieli się dowiedzieć w ogóle, o co tu chodzi w tym wszystkim, że można taki film zrobić też i nie mieć konsekwencji z tym związanych żadnych, ani kościelnych, ani prawnych. Gdzie tam jeden z biskupów występujący w tym filmie, to nie są najdziwniejsze rzeczy, które on powiedział. Ale tam chyba biskup nie występował akurat, tam był jakiś ksiądz, egzorcysta. Biskup Lęga chyba występował. A, no dobra, no dobra. No, ale to wiedzmy... inne cytaty na swoim też różne rzeczy, prawda? Na swoim koncie. To wiedzmy, że to też jest jakby pewien margines pewnych jakby treści, które tam się pojawiają z ust duchownych, tak? Powiedzmy, że to tak. W każdym razie... No było tak, nie? Że gdzieś to wszystko się zadziało. I mówię, rozumiem to, że to było dziwne dla ludzi, że się nagle świecki pojawia przy naszym takim bardzo księżowskim jednak klimacie charyzmatycznym, bo przyjeżdżał ojciec Baszabora, przyjeżdżał tam ojciec Antonello, Enrique, różni. I powiem szczerze, no bardzo wiele rzeczy, które w tym filmie było, no to spokojnie można by było do nich powiedzieć, nie? W sensie takim, że no... Po prostu ta forma charyzmatyczna ma swoje jakieś tam charakterystyczne cechy, czy jakieś akcenty troszkę inaczej położone, no ale łatwiej było do świeckiego niż do duchownego. Tam jest zerowa odpowiedzialność za słowo w tym wszystkim. Tak, no i to tak podsumowując, nie, że było pewnie, tak jak mówię, na tym sympozjum jeden z biskupów przeprosił za sytuację, bo powiedział, że nie wyobraża sobie rodziny, która ogląda coś takiego i w ogóle Kościół na to nie reaguje. No i to była chyba krzyk środowiska, że nikt na to nie zareagował. No ale na szczęście był list podpisany przez 150 księży, profesorów, liderów, wsparcie takie, które poszło naprawdę mocne. No i dzisiaj, jak sami robimy wydarzenia, na przykład Chwała Mu we Wrocławiu, to mamy ze sobą 6–7 biskupów, którzy przyjeżdżają. No i to już pokazuje, że mamy środowisko, które również biskupów, którzy no widzą, że płynie z tej posługi dobro i tu nie ma wątpliwości. Znam takich, co po jednym kongresie Nowej Ewangelizacji w Gnieznie notowali różne rzeczy, które padały. Zostało im jedno, wiesz, z tych wszystkich wykładów, żeby się 15 minut dziennie modlić ze słowem. Wiesz, kto to mówił? No podejrzewam. I tak to trwa, więc takie są owoce. No dobrze, ale to teraz o życiu prywatnym porozmawiajmy. Bo ty nawet się kiedyś przyznałeś w jednym filmiku, że czasami ci ktoś pisze, że sobie, że ma głos, nie? Tam dostał słowo, że jest twoją przyszłą żoną. O, no, miałem dużo. Ja myślę, że takich jest dużo. To jest niezły sposób, jak tak sobie dobrą myślę. Wspólnotę. Tak, taki harem byś miał. Bardziej. Natomiast jak to jest? Bo wiesz, wierzący, taki uduchowiony, przystojny, no jesteś podobny do Rajdera, musisz być przystojny. Strasznie dużo kobiet czeka. I teraz, czy on w ogóle zamierza żyć w samotności? No bo tego ta posługa wymaga. Czy warto przychodzić na tę mszę uwielbienie i stawać w pierwszym rzędzie i się uśmiechać, jak na koncercie do Gwiazdy? Czy jak to w ogóle jest? Jakie ty masz podejście do swojego życia prywatnego? Znaczy, nie będę mówił bardzo wprost, w sensie, bo też zostawiam sobie zawsze trochę furtkę na to, że nie muszę się nikomu tam gdzieś spowiadać z takich rzeczy najbardziej moich. I jakby nie mówię to tak personalnie do ciebie, tylko w ogóle. Znaczy, no jak to jest? No, myślę, że to generalnie zależy od człowieka, tak? Czy powiedz tym dziewczynom, czy one w ogóle mają jakąkolwiek szansę? To po pierwsze, był tu Daniel Wojda i też miał jakby... Wiem, bo to jest elektryczne pytanie, bo ja wiem, co się dzieje, jak cokolwiek się mówi, jak zostawiasz nawet przestrzeń. No, miałem dziwne sytuacje i dlatego ja nie podkręcam żadnego tutaj tematu i nie wchodzę głębiej, bo jedna była nawet dość groźna, większość było śmiesznych, a jedna była już... taka, że się prawie o policję otarło. Ale co, przyszedł ktoś w sukni białej pod dom, czy...? Nie, ktoś pod moje biuro fundacyjne, pod drzwiami o 23:00. Dobrze, że nie byłem sam. I nie dała mi ta osoba wejść do auta, bo powiedziała, że nie wyjedzie, dopóki my nie porozmawiamy. I no już prawie były tam rękoczyny takie, że ktoś ją odciągał, ale baliśmy się, że zaraz będzie obdukcja i policja i wszystko. No i ta osoba chyba na rok została zamknięta w psychiatryku. Nie, no ale no to jest poważna sytuacja. Tak, tak, więc to było takie, no że się śmiałem, że ją tam taktycznie musiałem, byłem po AWF-ie, więc uciekłem. Wprost uciekłem, biegłem, przez 100 metrów mnie goniła, ale na szczęście szybciej biegam. No ale były sytuacje śmieszne, nie? Na przykład ktoś przychodzi po modlitwę i mówi no i co? A ja pierwszy raz widzę ją. Ja mówię, ale że co? A ona mówi, nic ci nie powiedział Pan Bóg? Przecież mi powiedział, że ci powiedział. A ja mówię, oho. Ja mówię, no nie, nic mi nie powiedział. To po co ja tu przyjechałam? A ja mówię, no właśnie, nie wiem. No i takich sytuacji było trochę, gdzieś tam powiedzmy. No ale to wiesz jak to jest magia trochę ekranu. Nie, oczywiście, że tak. Jesteś celebrytą bez dwóch zdań. No nie znam definicji do końca tego wszystkiego, tego terminu, ale no w jakimś stopniu pewnie tak, bo się częściej pojawiam w ekraniku, tak? Więc jakoś to chyba tak... Słuchaj, robisz uwielbienie na stadionie we Wrocławiu i przychodzi 25 000 ludzi, tak? No. No, jesteś katocelebrytą. Wychodzisz na środek, robią o tobie filmy szkalujące, robią w obronie. No, myślę, że nawet jesteś... Bawią się lepiej ode mnie. Myślę, że tam wiesz, Tomasz Samołyk, ale oni mnie szkalują, więc ty jesteś jeszcze katocelebrytą wyżej, nie? No bo Tomek jeszcze inteligentną robotę robi. Wiesz, no Tomek ma żonę, też on jest taki, nie? A tutaj jakby dużo jest jeszcze takich rzeczy... Tajemniczych. Tajemniczych. Nieodkrytych. Wojda jest też katocelebrytą, no bo, prawda, też historia jest taka... No tak, jest ciekawa, na książkę. No. I co miałem powiedzieć? Czy nie tracić nadziei mają? Ale nie niech tracą nadzieję, bo to lepiej się nie nastawiam. No tak sobie, wiesz co, myślałam o tym, pisząc te pytania, że to źle zabrzmi, ale z tobą jest jak z potencjalnymi żonami księży, których prawdopodobnie nie będzie, bo nie zmieniamy nauczania Kościoła. No, bardziej niż żona Cezara bez zarzutu, rozumiesz? Że to jest... No wiem, że to jest trudne zadanie. Poza tym, no ta posługa jakby ma dużo ciężarów. Ja wiem, że ma dużo ciężarów. Wiele jest do dźwigania rzeczy, które ja na przykład mam taką łaskę i chyba już trochę też się wyrobiłem, że mnie wiele rzeczy nie boli i nie dotyka, nie? W sensie takim, że... hejty, które no, dalej są. To jest tak, że to naprawdę to mógłbym pokazać parę różnych miejsc, których zresztą wszędzie, gdzie nie jeżdżę, to zawsze jest w większości dym w diecezji przed moim przyjazdem. No to jest taka, jakiś chleb powszedni i teraz do takiego życia się dostosować i do takiego życia na jakimś poziomie takiego... Proszę, że ja mam słowo, niewiastę dzielną, którą znajdzie, rozumiesz? Trochę tak, z przysłów. No ale to wszystko mówię, no. Ktoś musi też żyć pewnym trybem życia, nie? No dobrze, ale marzy ci się założenie rodziny? No. Okay. No. To następny temat. Tak. Ale w tej posłudze? No bo tak, ja znam takie rodziny, które posługują. Sowińscy posługują, prawda? No. Ja czasami jak patrzę, gdzie on jedzie głosić, jak wrzuca to w media społecznościowe, a ona właśnie urodziła 3 dziecko, to tak sobie myślę, naprawdę ona może wszystko w tym, który ją umacnia i jeszcze cierpliwość mieć. Tak, tak. No chwilę po porodzie byli na weselu tam. To jeszcze, wiesz, ale to, że on w Niemczech głosi, ona zostaje z 3 dzieci. Tak. Ale z tego, co wiem, to Krzychu się z nim dobrze umówił Nieważne, na co się umówił. Przychodzi rzeczywistość i wiesz... Wiem, ale podobno już to mieli wszystko przekadane, także to wiem, jak było u Krzycha, z Krzychem kiedyś pogadacie, to będziecie o tym rozmawiać, ale tak, no jest to trudne, chyba że ktoś po prostu też tym żyje i też jest w takim... Bo u was jest też małżeństwo, które głosi, prawda? Gdzie? U nas? W Głosie Pana, z tobą jeżdżą często, co jest... Tak. Znaczy, z tym, że oni też mają normalną pracę jeszcze oprócz tego i też żyją takim życiem bardzo oddanym Panu Bogu, i też w ewangelizacji, w posłudze, ale też mają normalnie zawodową pracę, w której funkcjonują, żyją i się jakoś tak poruszają, nie? Tu jest bardzo wiele rzeczy takich, wiesz, no... Ja naprawdę uważam, że wszystko się może zdarzyć w moim życiu. Dzisiaj jestem w Polsce, jutro mogę być w Stanach, pojutrze mogę być gdzie indziej. Nie wiem, co Pan Bóg ma dla mnie na najbliższe gdzieś tam lata. Ja jestem otwarty na wiele rzeczy. Myślę, że już się tego nauczyłem, że jak dla niego różne rzeczy się traci, to zyskujesz dużo więcej. I na to jestem gotowy. Więc... No, więc takie to moje życie jest. Jest na pewno trochę niewiadomych, trochę pytań, na które sam jeszcze nie znam jakichś tam konkretnych odpowiedzi, ale co nie znaczy też, że się w moim życiu, w sferze, o której też mówimy, jakieś tam rzeczy teraz nie dzieją. Także bym nie namawiał do przyjeżdżania specjalnie dla mnie na spotkanie. Nie, to w ogóle, do tego to chyba odradzamy. To jednak jakby tak. To w sferze uwielbienia dla gwiazd rocka i popu takie rzeczy mogą się dziać. Dokładnie. Powiedz mi, bo... Obserwujesz działanie Boga w Kościele katolickim, tak bardzo mocno, tak namacalnie, ale no właśnie, to jest, wiesz, jak się zaczyna mówić o tobie i o innych chrześcijanach, to się robi tak trochę, prawda? Elektrycznie. Tak, no ale jesteś też blisko, na przykład z protestantami. Widzisz tam cuda? Czyż widzę cuda? Czy ja widzę czasami większą... Działanie Pana Boga... Czasami powiem tak, widzę większą świętość życia niż u nas. I znam ludzi, którzy są męczennikami za wiarę i to jest zaszczyt, że ja ich znam, mam z nimi relację taką też przyjacielską, bo wiem, że poziom ich radykalnego życia i radykalności w życiu z Bogiem jest w skali takiej, w której ja na pewno nie jestem. I świętość życia, którą widzę u wielu z nich, o których się robi filmy na przykład, bo z niektórymi miałem okazję się spotkać i poziom też człowieczeństwa, szacunku do ciebie, kiedy z nimi rozmawiasz, takiego poczucia, że jesteś najważniejszy, kiedy z nimi rozmawiasz, czy takiej świętości, która od nich bije, to naprawdę mało gdzie się widzi u nas. I dla mnie to jest dowód, to jest dla mnie świadectwo człowieka, czy żyje z Bogiem, czy nie, a nie do końca jak się nazywa. Więc widzę tam działanie Pana Boga, któremu się nie da zaprzeczyć. I jak ktoś mi mówi, damy ci spokój, jak ty się ich wyrzekniesz, to mówię, puknij się w czoło. To w ogóle w to nie idźmy. Ale naprawdę tak było. Ja cytuję. Po tym, co zobaczyłam w tym filmie, to straszenie protestantami jak straszenie buką w muminkach czy czymś innym jest dla mnie tak absurdalne, że w ogóle... Natomiast całkiem serio. I nie masz wątpliwości, który kościół? Czy nie... Widząc, no bo ja na przykład sobie żyję w takim katolickim środowisku, prawda? No. I zastanawiałam się ostatnio, co by było, gdybym ja zobaczyła takie realne działanie Boga w tych innych kościołach. No bo jeśli jestem w katolickim, to myślę, że to my ostatecznie mamy rację, nie? To tak trochę jest gdzieś tam, prawda? Może się nad tym nie zastanawiam, ale pewnie tak o tym myślę. Natomiast jakbym zobaczyła właśnie, jak działa Bóg u protestantów, to może bym pomyślała, to może jednak my się pomyliliśmy co do niektórych kwestii, a oni mają rację. Nie masz takich myśli? Wiesz co, ja myślę, że dużo przeżyłem w moim krótkim życiu i poza tym doszedłem do wniosku, że to też nie jest tak, że cuda potwierdzają doktrynę. Bo znam ludzi, którzy głosili Jezusa, a doktrynalnie naprawdę byli słabi, a Pan Bóg dalej uzdrawiał i czynił cuda, bo to nie jest dowód nieomylności czyjejś, że cud się dzieje, tylko po prostu głoszonej Ewangelii. I to jest po prostu tam, gdzie jest głoszona Ewangelia, tam się dzieją znaki. I to jest czasem prostsze niż się nam wydaje. To jest moje doświadczenie i moje rozumienie tego. Ale faktycznie znam miejsca, w których znaki są na taką skalę i ich jest tak dużo, że jesteśmy daleko. Tak, to prawda. Stąd też moje trochę czasami zaciekawienie bywało w przyszłości, że jeździłem, zresztą czasem teraz w grudniu lecę sobie na tydzień podpatrzeć niektóre miejsca za oceanem, żeby zobaczyć, jak pewne rzeczy funkcjonują, jak się modlą. I dla mnie jest super, super to sprawą, nie? I to nie jest zdradą mojego kościoła, tylko jadę tam jako katolik i oni wiedzą, że przyjeżdża katolik. Boże, znowu cię ktoś pobłogosławi, ktoś zrobi zdjęcie i tak. Niech mnie wszyscy błogosławią. Ja jestem pierwszy. Ja w ogóle nie wiedziałam, że ja dalej nie do końca wiem, tylko czasami słyszę, że ale jego pobłogosławili i tak sobie myślę, matko, ktoś mógł coś pobłogosławił, to chyba dobrze. No właśnie, tak. Nie, bo to jest takie trochę chore myślenie, że tak jak wirus grypy na ciebie przeskoczy coś złego, nie? Więc, a ktoś sobie sam zaprzecza, jeżeli wierzy na przykład w moc sakramentów, żyjesz sobie życiem sakramentalnym, to co ma na mnie przeskakiwać, nie? No, ale to jakby wchodząc w jakiś... Rozmawiasz na przykład z przedstawicielami Kościoła protestanckiego, z przyjaciółmi, z kimkolwiek o tym, różnicach? Ty wierzysz na przykład w postać, znaczy w żywego Boga w kawałku chleba, bo to jest chyba ta różnica, która... Jest parę różnic, ale... No, parę jest, ale ta jest taka, wiesz... Tak. No tak, święci, Maryja, tak, to są te główne tematy. Ich chrzest trochę też w niektórych miejscach zależy. Rozmawiam, tak, tylko że można o tym rozmawiać dopiero, kiedy umiesz z kimś się spotkać przy stole. To znaczy ekumenizm się nie zaczyna, kiedy walisz się doktrynami, czy zaczynasz się zastanawiać, gdzie was coś łączy, a dzieli, tylko uważam wtedy, kiedy umiesz z kimś spotkać się jak po prostu brat z bratem albo z siostrą i zjeść razem kolację, pograć w fifę, a potem rozmawiasz sobie, jak co rozumiesz. I ja wiem, że rozmawiając z nimi też muszę używać na przykład argumentów głównie o Słowo Boże się opierających, bo to... Głównie chrześcijańskich, tak? Tak, no takich dokładnie, gdzie wiem, że dla nich to jest jedyny argument, więc ja muszę znać na tyle Słowo Boże, żeby rozmawiać z nimi na ten argument. A czemu twoim zdaniem my tak masowo, społecznie boimy się protestantów? Bo wiesz, jakby ja zauważyłam, że jak papież Franciszek gdzieś jedzie i na przykład jakaś grupa wierzących, czy w Boga chrześcijan, czy jakaś inna religia w ogóle nie stawia się na mszy, że tak powiem, to dlatego, że się boi, że na przykład jej wierni przejdą później na stronę katolicyzmu. No. I myślę, że u nas to też jest ten lęk? Przecież ja u nas myślę, te proporcje są w ogóle... Znaczy moja pierwsza odpowiedź jest taka, że ludzie się tego boją się protestantów w Polsce, bo sami nie wiedzą, w co wierzą, sami nie wiedzą tak naprawdę, co mają w sercu, a bardziej to jest zwyczaj, rytuał, zmienisz kościół, czyli zdradzisz rodzinę. To jest jakby na takich różnych społecznych aspektach rozpatrywane, a tak naprawdę jakbyś go spytał o to, w co wierzy, to no wiesz, no, na wsiach były ankiety, że tam nie potrafiono czasami trójcy wymienić, nie? Ja słyszałam, że większość katolików może tak nie wierzy w obecność Chrystusa. No właśnie, więc to jest, myślę, problem, tak? To jest większy problem, szukajmy problemów u siebie, a nie na zewnątrz. No w Polsce niestety no, mamy też taką historię trudną, nie? Że no, większość protestantów to są byli katolicy, którzy niestety przeżyli trudne rzeczy, czasami z winy Kościoła, czasami pewnie trochę ze swojej, ale też nie jesteśmy w tym bezbłędni i historia nie jest za nami taka na pewno w 100%, że też doświadczyli niektórzy pobicia za to, że gdzieś tam żyli w mniejszości jakiejś tam na wsi i ktoś zmienił albo już nie był katolikiem. Naprawdę nie potrafili nie obsługiwać ludzi w bankach, potrafili kogoś pobić. Znam takie historie. No przecież to nie wynika już w ogóle z wiary, tylko z ludzkiego... No ale to właśnie pokazuje, nie? Czy my jesteśmy wierzący, czy my jesteśmy kulturowo tacy. I w sensie, że to nie jest już wiara, relacja z Chrystusem, tylko to jest po prostu tak mnie wychowano i Bóg, honor, ojczyzna, to trochę w ten sposób. I według mnie to jest lękowa wiara. I jeśli czyjaś wiara jest oparta o lęk, jest zbudowana na lęku, to na pewno nie jest to fundament, na którym można zbudować jakąś taką solidną budowlę w swoim życiu duchowym, bo prędzej czy później ten lęk cię w jakąś złą drogę wprowadzi. Wiesz, to trochę też działa w drugą stronę, mam wrażenie, bo u nas krytyka The Chosen w Polsce. No. Maryja tak nie wygląda na niepokalanie poczętą, prawda? Natomiast w Stanach krytyka była o katolickość tego filmu mocna, więc jakby... Kulturowe spojrzenie na to, nie? Więc ja myślę, że, no mówię, ludzie się boją, bo nie wiedzą, w co wierzą, więc zanim się będziesz bawił w ekumenizm, to się sam zastanów, czy jesteś katolikiem. A jak się zorientujesz, że jesteś, to zacznij być ekumeniczny, bo... Ja sobie to wypiszę na tydzień modlitw o jedność Kościoła. Wiesz, no teraz mieliśmy spotkanie w Grodzisku, gdzie jacyś tam jakieś takie zgromadzenie, wspólnota, nie wiem, to się nazywała chyba, żebym tam nie przekręcił, rycerzy Jana Pawła II, chyba coś takiego. I to był jeden z organizatorów, oni tak byli ubrani w te takie szaty i przyszedł do mnie i mówi, no mieliśmy trochę dymu tam przed twoim przyjazdem, ale mówi, ja mówię, większość pewnie te ekumeniczne kwestie, nie? A on mówi, no tak, ale ja mówię, a ty jak się zapatrujesz na to, bo masz pewnie jakieś takie też fundamentalne bardzo, no też jesteście ubrani tak bardzo w tradycji takiej, powiedzmy, nie? On mówi, Marcin, ja jestem rycerzem Jana Pawła II, Jan Paweł II nauczał o ekumenizmie, jak mógłbym się wyprzeć jego nauczaniach, skoro jestem rycerzem Jana Pawła II, wiesz, tylko to już trzeba pomyśleć, żeby mieć taką odpowiedź. No to trzeba mieć wiedzę. Tak, no więc to jest to, nie? Więc my mieliśmy papieża, jest Jan Paweł II, bijemy mu brawo, a nie mamy pojęcia, czego nauczał. I to jest co do Jana Pawła II, to my w ogóle niewiele mamy pojęcia. Dokładnie, inny wątek, nie? Więc jest takie pomieszanie z poplątaniem, niestety. A ja uważam, że bardzo wiele się od siebie możemy nauczyć i wiele możemy od siebie zyskać. I jakoś myślę, że odpowiadając jeszcze wprost na to pytanie, czy nie wiem, który kościół, czy się zastanawiałem kiedyś, jak miałem te 16, 17, 18 lat, byłem dość często na spotkaniach takich jakichś tam uwielbieniowych, gdzie wielu było protestantów i oni mi zaczęli zadawać pytania, które ja nie wiedziałem, że istnieją w ogóle. Czyli, a dlaczego ty wierzysz w Maryję, a dlaczego ty wierzysz w to, a dlaczego to? I ja miałem mętlik w głowie. Ale ja przez to, że miałem mętlik w głowie, musiałem szukać odpowiedzi na te pytania. Znalazłem je i jestem świadomie w miejscu, gdzie jestem. I uważam, że nie ma dla mnie lepszego miejsca, jak Kościół katolicki. Mam sakramenty, których by mi bardzo brakowało. Uwielbienie robimy u siebie. Posługa charyzmatyczna w ostatnich latach w naszej posłudze weszła na taki poziom, że to protestanci do nas przyjeżdżają się uczyć. Oczywiście ja też mam miejsca, z których ja też się mogę uczyć od nich, ale pokazuje to, że naprawdę mamy wszystko w Kościele, czego potrzebujemy, ale taką, myślę, potrzebą praktyczną, którą mamy dzisiaj, jest to, żeby katolikom pokazywać, czego naprawdę uczy Kościół katolicki i naprawdę wykładać im katechizm, co mówią dokumenty, co mówi katechizm, bo się okaże, że to jest trochę inny katolicyzm, niż się wydaje czasami w codzienności, że jest. Nie? Ty się zrobiłeś strażnik wiary Teksasu. Tak? Nie, bo naprawdę ludziom się wydaje, że katolicyzm to to, a pokazujesz im dokumenty i oni rozkładają ręce, bo nie wiedzieli. Więc wydaje mi się, że to jest po prostu... ja się zachwycam, ale jestem na 5. roku teologii. Naprawdę się zachwycam katolicką teologią. Tylko że ludzie jej nie znają. I to jest ból, który mamy, bo gadamy o pierdołach na kazaniach często, a mówimy potem źle o tych, o tamtych. No może zacznijmy mówić o tym, jak jest i nie miejmy pretensji do wszechświata. No. Czego ci życzyć? Wolnych sobot? I niedziel. Nie, no niedzielę to chyba na razie odpuszczamy. Jeszcze nie ten etap. No, zobaczymy. Czego mi można życzyć? Żebym żył zawsze w zgodzie z powołaniem, które mam i żebym nigdy nie wszedł w kompromis w jakiejkolwiek sferze mojego życia. To jest twój lęk? Bo wiem, że mi łatwo do tego, że zawsze łatwo wejść w kompromis. I wiem, jak łatwo, że tak powiem, skręcić troszeczkę, tak żeby nie skręcić dużo, tylko tak troszeczkę, bo jak dużo, to wiadomo, że źle. Ale nigdy nie wiesz i naprawdę nie zdajemy sobie sprawy, jak skręcimy troszeczkę, że nasze serce już jest gdzie indziej. I takich powrotów mam dużo w moim życiu, więc sobie tak chciałbym życzyć, żebym miał ich jak najmniej. Pod życzeniami się podpisuję, razem ze słuchaczami i z widzami. Bardzo serdecznie dziękuję. Marcin Zieliński, ewangelizator, charyzmatyk, lider wspólnoty Głos Pana. Bohater bajek. Bohater bajek dla dzieci, proszę Państwa. Ja mam kilka pytań do Rajdera, gdzie są jego rodzice, ale to o tym kiedy indziej. Autor wielu książek, bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję. Miejsce spotkania.